Dzień dobry Państwu. Nie ukrywam ogromnej tremy. Wtedy mi się przypomniało, że mógłbym się posłużyć czy przytoczyć sławną wypowiedź posła PSL-u pana Józefa Zycha. Co człowiek może odczuwać, gdy po raz pierwszy staje przed tak szacownym gromem? Jesteśmy ogromnie szczęśliwi, że możemy tu się Państwa gościć. Na Państwa zaproszenie. Bardzo sobie doceniamy gest, który Państwo wykonaliście z strony naszą stronę. Ja mam łatwe zadanie, bo wcześniej wysłaliśmy informacje odnośnie naszych działań, naszych sportowców, naszego klubu, jeśli chodzi o promocję powiatu polskiego. Przed chwilą Państwu rozdaliśmy takie skromne podarki, też informujące o tym, jakie działania są. Ja myślę, że króciutko, jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli, to a słowo tylko epizodycznie. Rok 2010, lipiec, powstaje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Wadowskiej. Epizod drugi. Za górami, za lasami, w dalekiej Bydgoszczy funkcjonował klub sportowy specjalizujący się w siłowaniu na rękę Złoty Niedźwiedź. Członkami tego klubu, zawodnikami tego klubu byli nasi mieszkańcy, mieszkańcy naszego powiatu, filar obecny naszego klubu sportowego, Pawciu Lasota, przez pana starostę, Grzesiu Lasota, jak pan wiesz, i Anetka Mierzyńska z mężem Grzegorzem. Ale ten klub z różnych przyczyn zakończył działalność. Epizod trzeci. Jest początek 2011 roku. Spotyka się dwóch facetów w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. I jeden, ten facet poszukuje oferty na rozszerzenie działalności nowopowstałego stowarzyszenia. Drugi poszukuje miejsca czy umocowania organizacyjnego zawodników, którzy z chęcią już nie mogą być w klubie bydgoskim. I tak się zrodził pomysł powołania klubu sportowego z siedzibą w Chodowie, a genezą powstania, czy przesłankami, które rzutowały na powstanie nazwy, to było to, że na pewno trzeba utrzymać tradycję, a więc Złoty Niedźwiedź, ale skoro są to zawodnicy z terenu gminy Olszówka, gminy Dąbie, gminy Kołodawa, niechże to będzie Złoty Niedźwiedź Ziemi Polskiej. Wszak Ziemia Polska piękną jest, nie pierwszy to stwierdza. I tak się złożyło, że od słowa do słowa zorganizowaliśmy zebranie założycielskie i od lutego 2011 nasi zawodnicy startowali, że tak powiem, w barwach powiatu, w barwach chodowskiego klubu pod nazwą, tak jak tu na koszulkach jest, Złoty Niedźwiedź Ziemi Polskiej. Kolejny epizod to wakacje zeszłego roku. Poszukiwaliśmy, że tak powiem, umyśliliśmy sobie, żeby poszukiwać juniorów, młody narybek do naszego klubu. Stąd powstał pomysł wakacyjnej Akademii Art w Westlingu. I tutaj serdecznie mówię w stronę zarządu powiatu i władz powiatowych. Za wsparcie opracowaliśmy projekt. Oferta nasza zyskała uznanie, została dofinansowana. I Akademia zrobiła furorę, niespotykana ilość uczestników się zgłosiła. Nieodpłatnym trenerem podjął się być Grzesiu Lasota, właśnie z tatą Pawłem Lasotą. I zakończeniem tego Akademii Wakacyjnej Amestniku był pierwszy powiatowy turniej Amestniku, w którym uczestniczyło 9 zawodników, absolwentów tejże Akademii. Chciałbym w tym momencie serdecznie podziękować władzom powiatu za wsparcie naszych działań, również to finansowe, ale nie tylko. Jeżeli już jestem przy głosie, to proszę mi wybaczyć, panie przewodniczący, przejdę z innej łączy, ze sportowej łączy na łączkę artystyczną, kulturalną. Jesteśmy usatysfakcjonowani ze współpracy, czy udzielania nam pomocy, jeżeli chodzi o realizację takiego standardowego dla nas projektu, to są.